No, patrzę właśnie sobie tak. To coś Fidra mam przepytać? Trener nic nie powie? Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Ze mną jest Karol Świderski. Witam cię, Karol. Dzień dobry. Mam nadzieję, że wiesz, na czym polega nasz jagielloński typer. Także przechodzimy do sedna zadania i pytam cię o wyniki. Śląsk, Wrocław, Jagiellonia. No tutaj to... No myślę, że powinniśmy podtrzymać tą dobrą pasę. Ostatnie dwa mecze wygraliśmy. Myślę, że to będzie trzecie zwycięstwo z rzędu. A coś strzelisz? Łukujesz coś? Zobaczymy w piątek. Lubisz wolny? W wolnym czasie, no. W czasie? A co robisz? Teraz? Wolne? Dobrze. Bardzo dobrze. A propos, co robię w wolnym czasie, to... Ruch Chorzów, Termalika. Ale pamiętaj, że bez udziału publiczności jest, nie będzie psychofansów z Chorzowa. Tak, i Termalika wygra to spotkanie skromnie 1-0. Czyli jak to Waszka mówi, rozwój 1-0. What are you doing by the free time? Oh, what I do? Ja robota. Dobrze robota. Ale jaka robota? Pokemony. Robota. Because Schwider has other hobby. Yes? Górnik Łęczna, Korona Kielce. Jaki byś obstawiał wynik w tym spotkaniu? Górnik Łęczna, Korona Kielce? No zdecydowanie, zdecydowanie dwójka. Myślę, że Korona powinna wygrać to spotkanie. A jaki wynik? 2-0. No to solidnie. Zdrowie to jest tajemnica klubowa. Wisła, Płock, Pogoń, Szczecin. Jak myślisz, Beniaminek podejmuje u siebie Pogoń? Ja myślę, że Pogoń wygra to spotkanie 2-1. 2-1? Tak. Na ciężkim terenie. No ci powiem, że ciężko. Wygraliśmy zdecydowanie zasłużenie, no po to też jest bramka, żeby coś wybronił. To jest takie później dodawanie teorii trochę. Wygraliśmy zdecydowanie zasłużenie, a co by było gdyby, to by nikt nie pamiętał. Gdyby ktoś strzelił kiedyś, tam może byśmy byli kiedyś mistrzem świata, no ale nie byliśmy. Wisła, Kraków, Piast, Gliwice. No i tu mamy właśnie znak zapytania. No właśnie sam się zastanawiam. Ja bym tutaj tak w ciemno wysłał X2. Ja właśnie myślę, że Wisła 7 meczy z rzędu przegrała. Myślę, że w końcu zdobędą choćby punkt i... No to X2. Myślę, że wygrają to spotkanie. Dobrze, zobaczymy. A nie, teraz mam tak na poważnie, Karol. Karol, już się nie wygłupiaj. Nie, żartuję. Bo dzisiaj każdy zespół, który gra z Wisłą, to postrzegany będzie jak przegra, że to jest ten pierwszy. A Wisła nie ma nic do stracenia, także dla nich każdy mecz jest łatwiejszy, bo w którymś meczu wreszcie muszą wygrać. Lechia Gdańsk, Lech Poznań. No, tutaj będzie dobre widowisko, jak sądzisz. I jaki będzie wynik? No dokładnie, Lechia jest mocna u siebie, aczkolwiek Lech wygra to spotkanie. Ej, jaki będzie wynik? 1-0. Solidne. Wiemy, że ten sezon się rozstrzygnie teraz jedna część, a później druga. Także gdzieś tam i tak już wszyscy mistrza Legii dają, także że za rok mają znowu grać w Lidze Mistrzów, także to już karty są rozdzielone. Kolejne spotkanie, Legia Warszawa, Zagłębie Lubin. Myślę, że Legia tutaj po pierwszym spotkaniu w Lidze Mistrzów... Nie, myślę, że Legia po tym pierwszym spotkaniu w Lidze Mistrzów powinna po raz kolejny stracić punkty w lidze i myślę, że będzie wynik 1-1. To dobrze, trzymasz fason. Arka Gdynia, Krakowia. No jak myślisz? Jaki będzie tutaj wynik w tym spotkaniu? Beniaminek podejmie się Krakowie, który ostatnio nie za dobrze idzie. No dokładnie właśnie. Myślę, że Krakowia powinna w końcu... Jaki oni mieli wynik w poprzednim meczu? Być może za. 1-0, Pajszą strzelił. Ja wiesz, do końca się tak nie interesuje właśnie. Myślę, że Krakowia powinna wygrać 3-1. Aż tak? Na Arce? Okej. Trzymam cię za słowo, Karol. Dobra, teraz tak na serio. 3-4. Wdech i wydech, wypnij klatę do przodu. W meczu padną przynajmniej 4 bramki. Tak lub nie? Czekaj, no teraz, już poważnie.
gdy w meczu padną przynajmniej 4 bramki. Na tak jest 23%, na nie 77%. Jak myślisz? Ja wiem, że ty 4 nie strzelisz, 3 strzelisz, bo wierzę w ciebie, ale... Nie, będzie mniej niż 4 bramki. Będzie mniej? To ile będzie? Jaki wynik? Pamiętasz w ogóle, jak ja obstawiałeś na Wrocław, jaki na mnie wynik? Nie bardzo. Nie no, też. Ale ten, bo ja się ogólnie tak nie interesuję. Nie padną 4 bramki. Kolejne pytanie. Jagiellonia strzeli bramkę w pierwszej połowie. Na tak jest 42%, na nie 58%. Co? Jeszcze raz zadaj, bo już tam. Jagiellonia strzeli bramkę w pierwszej połowie. Na tak jest 42%, na nie 58%. Tak, strzeli bramkę w pierwszej połowie. A kto? Neymar na skrzydle, czy? Nieważne, to jest mało istotne. Śląsk tak przyjął teorię płaczka trochę, takiego, że ciągle płacze, że te transfery, że nie mają kim grać, że oni nie mają, a jak się popatrzy, to chyba zrobili najwięcej transferów w polskiej lidze, także bardzo dobrze znam tam Pawła Żelema, prezesa, i to wiem, że to jest taka teoria płaczliwa trochę i to bardzo często tak jest, jak Mariusz też zawsze mówi, że piłkarzy mu brakuje, jak sięgają z Barcelony i tam skądś, no to nie wierzę, że oni przychodzą za darmo. Liczba rzutów rożnych będzie parzysta, tak lub nie? Parzysta to znaczy? No na przykład 6, 8, wiesz, co 2, nie? A jak będzie 7, to co? To jest nieparzysta. To jest taki 50-50. No właśnie, procentowo wychodzi 50 na 50. Jestem przygotowany cały. Albo parzysta, albo nie. Dobrze, wygrałeś, gratulacje. Podeślij to trenerowi na maila, to co mówi Karol, bo to jest bardzo mądre i rozsądne. Liczba rzutów rożnych będzie parzysta, na tak jest 50%, na nie 50%. Czyli jak to powiedziałeś, 50-50? Na 50-50 bym powiedział. Sądzę, że będzie nieparzysta liczba rzutów rożnych. Czyli 8? Czyli na przykład 0. Dobra.